Cześć! W dzisiejszej lekcji poznamy podstawy szachów. Ta królewska gra przyczyniła się do rozwoju algorytmów, gdyż jest pozbawiona losowości i obie strony mają wszelkie informacje do tego, aby podejmować ruchy. W szachach mamy do czynienia z kilkoma różnymi typami bierek. Poczynając od prawej strony mamy pionka, wieżę, skoczka zwanego też koniem, gońca, hetmana zwanego też czasami damą i króla. Król jest najważniejszą bierką, ale dlaczego, dowiemy się na samym końcu. Do gry w szachy potrzebna jest szachownica. Jest to taka plansza złożona z kwadratów na przemian ciemnego koloru i jasnego. Wiersze są ponumerowane od 1 do 8, kolumny zaś od A do H. Początkowe ustawienie wszystkich bierek widzimy na animacji. Od tego ustawienia rozpoczyna się gra w szachy. Poznamy teraz, jak każda z bierek się porusza. Na początek pionek. Pionek porusza się do przodu w kolumnie, w której stoi. Tak jak tutaj widzimy, może przeskoczyć o jedno pole do przodu. Pionek może też zbić dowolną przeciwną bierkę, ale taką, która znajduje się w kolumnie po prawej lub po lewej. Nie ma to znaczenia. Jedną jeszcze z cech pionka jest to, że pierwszy ruch możemy wykonać zarówno o jedno pole, jak i o dwa. To jest tylko cecha na samym początku. Pionek posiada też taką magiczną moc, można by powiedzieć. Otóż objawia się ona tym, że jeśli uda nam się dojść pionkiem do samego końca, do samego ostatniego wiersza przeciwnika, to możemy wymienić takiego pionka na dowolną inną bierkę. Świetne, prawda? Wieża porusza się wzdłuż kolumn i wierszy, na których stoi. Ta nasza tutaj biała wieża może iść dowolną liczbę pól w lewą, jak i w prawą stronę, w tym wierszu, na którym stoi, jak i o dowolną liczbę pól do góry lub w dół w kolumnie, w której stoi. Jeżeli na jej drodze ustanie jakakolwiek inna figura przeciwnika, to możemy zbić tą figurę i postawić naszą wieżę w miejscu tej figury. Skoczek jest figurą, która porusza się w dość złożony sposób. Jak widzimy na obrazku, zielonymi strzałkami zaznaczone są miejsca, w których możemy wykonać ruch. Są one praktycznie w każdym kierunku, możemy wykonać ruch. Aby ułatwić sobie wyobrażenie tej ścieżki ruchu skoczka, wyobraźmy sobie literę L, skierowaną bądź do góry, bądź w dół, bądź w lewo, bądź w prawo. I na końcu takiej literki możemy postawić sobie naszego skoczka. Jeżeli oczywiście znajduje się na tych polach figura przeciwnika, to możemy ją zbić. Skoczek ma też taką cechę, że może przeskoczyć nad innymi bierkami, bądź swoimi, bądź przeciwnika. Także jeżeli tutaj na tych polach stałyby jakieś inne bierki, to skoczkiem możemy nadal wykonać ten ruch. Goniec w odróżnieniu od wieży porusza się po skosie. O dowolną liczbę pól po skosie. Jeżeli oczywiście będą tam jakieś inne bierki przeciwnika, to możemy je zbić. Goniec niestety nie może przeskoczyć swoich bierek. Z racji tego, że porusza się on po polach danego koloru, to mamy do dyspozycji dwa gońce. Tak jak widzimy tutaj na początkowej pozycji, mamy ciemnopolowego gońca i białopolowego gońca. Doszliśmy już do ostatnich bierek, takich dość ważnych, jakimi są hetman i król. Hetman łączy w sobie cechę zarówno wieży, jak i gońca, czyli porusza się po wierszu, w którym stoi, i po kolumnie, dowolną liczbę pól, oraz po skosie, dokładnie tak jak goniec. Oczywiście, jeżeli stoi na jego drodze jakaś inna figura przeciwnika, to możemy ją zbić. Nie jest w stanie przeskoczyć własnej figury, więc po prostu musimy ustać przed tą figurą, jeżeli by tutaj stała.
ale tak jak widzimy, mamy bardzo duże możliwości ruchu hetmanem. Wspomniałem na samym początku, że król jest bardzo ważną biarką. Porusza się on w dowolnym kierunku o jedno pole, może bić bierki przeciwnika, nie może przeskakiwać własnych bierek, a jest on ważny z racji celów gry w szachy, to znaczy celem gry w szachy jest zbicie króla przeciwnika. Jeżeli my nie możemy uniknąć zbicia naszego króla, bądź poprzez odejście tym królem, zasłonięcie się inną bierką lub zbicie bierki przeciwnika tej atakującej, no to wtedy my przegrywamy. I mówimy o szachmacie. Najszybszy mat, jaki możemy wykonać, to jest taki, który powstaje po dwóch ruchach. Czyli zobaczmy, jeżeli teraz czarne ruszą się tutaj na pole h4, to białe nie będą w stanie uniknąć w następnej rundzie, w następnym ruchu zbicia swojego króla, gdyż nie mogą nigdzie odejść, nie mogą się żadną inną bierką zasłonić, ani też nie mogą zbić bierki przeciwnika. W związku z tym już nie jest wykonywany żaden ruch białych, partia się kończy. Warto wspomnieć o tym, że taki algorytm do gry w szachy ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, gdyż wystarczy zrobić dwa ruchy, a możliwych do oceny posunięć jest aż 2,5 miliona. Mamy sporo możliwych posunięć, więc każdą z nich algorytm musi ocenić. A do tego ta ocena nie jest taka jednoznaczna, gdyż nie wystarczy po prostu zbić jakąś figurę przeciwnika, żeby wygrać. Bardzo często w szachach stosuje się ofiarę, poświęcenie jakiejś figury, najczęściej pionka, nazywa się to gambitem i wtedy ciąga się niejako przeciwnika w pułapkę. Ludzie od dawna grali w szachy, zastanawiali się też, czy można wybudować maszynę do gry w szachy. Posuwali się nawet do pewnych nadużyć, oszukaństw. Tak jak widzimy tutaj maszynę, która zwana jest Turkiem. Ukryli tutaj człowieka, który symulował ruchy maszyny, ale z zewnątrz wyglądało to tak, jakby to była maszyna, która naprawdę potrafi myśleć i poruszać bierki. Pierwszym naukowcem, który zajął się algorytmami do gry w szachy, był Claude Shannon. Widzimy go tutaj na zdjęciu. Argumentował on swoją pracę naukową tym, że doświadczenie, które zdobędzie przy programowaniu takiego algorytmu, przyda się w innych dziedzinach, na przykład do stworzenia automatycznej centralki telefonicznej, która będzie automatycznie przełączała rozmowy telefoniczne. Niesamowite jest to, że Shannon napisał program komputerowy, nie dysponując komputerem. Komputery zostały upowszechnione dopiero kilka dekad później. Było to możliwe, gdyż Shannon posłuży się tak zwanym pseudokodem. Będziemy o tym mówili w następnych zajęciach. W 1997 roku firma IBM zbudowała i zaprogramowała komputer, który wygrał z niepokonanym ówcześnie mistrzem świata w szachach Garry Kasparowym. Kasparow, którego widzimy tutaj na zdjęciu, stwierdził, że komputery osiągnęły już naprawdę wysoki poziom. Pracuje on aktualnie w firmie zajmującej się sztuczną inteligencją, algorytmami uczenia maszynowego, a Python, którego uczymy się na tym kursie, jest właśnie wykorzystywany do pisania tych algorytmów. Zapraszam do kolejnej lekcji, w której dowiemy się, czym jest algorytm, czym jest pseudokod i napiszemy trochę pseudokodu. Do zobaczenia.